Siemanko. Windy, dzielnica numer 5, Krowodrza. Czas zacząć drugą część z windami z dzielnicy numer 5. Zobaczymy, jakie dźwigi jeszcze można spotkać w tej dzielnicy. Także nie przedłużając, zapraszam wszystkim do oglądania tego odcinka. W poprzednim odcinku zakończyłem właśnie nagrywanie na tym bloku przy ulicy Lea 53. Jeżdżą tam dwa niemarkowe dźwigi Liftex oraz Interlift. Kraków, ulica Obopólna. Nie będziemy jechać krak dźwigami, bo w tym bloku są osiedlówki. Jest pierwsza osiedlówka, Obopólna 3. Ale przejedziemy się drugą osiedlówką w tym odcinku. Jest druga osiedlówka, pominięta w poprzednim odcinku. Wiedziałem, że jeszcze jest tu druga winda, którą pominąłem. Jest druga osiedlówka. Proszę bardzo. Jest druga osiedlówka, która nie wystąpiła w poprzednim odcinku. Krowodrzy, dzielnicy numer 5, Kraków, ulica Obopólna 3, jest osiedlówka drugiej generacji. Oświetlenie rodem z PRL i jest druga generacja. Bardzo dobrze jedzie. Modernizacja krak dźwig. Patrzcie, nawet oryginalny przycisk jest, zachował się. Oryginalna tabliczka jest klasyka. Kasetę wymienili. Modernizacja krak dźwig, ale nie ma falownika. Gładko jedzie, bezproblemowo. Wiedziałem, że ten blok ma dwie windy. W poprzednim odcinku była tamta z drugiej strony ściany. A tu mamy drugą osiedlówkę po drugiej stronie.
jest druga osiedlówka. Osiedlówka, którą nagrywałem w poprzednim odcinku z dzielnicy numer 5 Krowodrza. Druga generacja. Po lekkiej modernizacji przez Kradźwik. Jest piętrowskazywacz, ale na szczęście została oryginalna sklejka. I nie ma falownika. Parter. Ta już ciut bardziej szura po prowadnicach. Ale ogólnie jedzie bezproblemowo. Szybka jest metr na sekundę. Ogólnie bardzo ciekawa osiedlówka. Mamy klosz RODO z PRL-u. Kaseta zmieniona z logo Kradźwik. Także dwie osiedlówki na dobry początek tego odcinka po lekkiej modernizacji przez Kradźwiga. Kraków, ulica Upólna 3. Kazimierza Wielkiego numer 3, 8 pięter, Kradźwik z 2011 roku. Taki widok z tego bloku Kazimierza Wielkiego 3. Widok na blok przy ulicy Biernackiego 17. I niestety w tych blokach powymieniano. Thank you.
niestety w tych blokach powymieniano. Szkoda. Szkoda, bo to jest ta spółdzielnia, która powymieniała we wszystkich blokach. Akurat ta spółdzielnia wymieniła wszystko na trakdźwiga. Kraków, ulica Biernackiego, 17. O jest, jak rzucań. Spółdzielnia niestety powymieniała wszystkie dźwigi. Patrzcie na to. Chyba nie ma co sprawdzać już więcej bloków, która jest pod tą spółdzielnią przypisana, ponieważ nie spotkałem nic oprócz krakdźwiga. Niestety nic. Ale trzęś. Szkoda czasu. Thank you.
Ulica Armii Krajowej 2, klatka numer 3. I coś mi się wydaje, że tu już będzie krawdźwig, bo jest to spółdzielnia. Będziemy jechali pierdolonym krawdźwigiem. Niestety. Tak czułem. Powiem tak. W tym mieście jest niestety tyle pierdolonych krak, kurwa, dźwigów, że o to się palej nie mieści. Oj. Właśnie ta spółdzielnia. Co wszystko wymienia. Niestety. I niestety. 2013, no to praktycznie wszystko w tym samym roku. Dlaczego nie jedziesz? Trzeba wcisnąć. Tak właśnie czułem, że tutaj będzie już krawdźwig. Ulica Armii Krajowej 2, klatka numer 3. Jest ciekawy blok, ale jest niestety krawdźwig, nieciekawa winda. Identyczny jak przy ulicy Lea 115 oraz Chopina 38. Niech sobie tak stoi. Ciekawe, czy tu jest przejście. Widok z tego bloku, ulica Armii Krajowej 2. Taki mamy widok z tego bloku, ulica Armii Krajowej 2. Niestety, tutaj wszystko już powymieniane. Jest krawdźwig, którego mi się nawet komentować nie chce. Na ten wieloklatkowiec z ulicy Armii Krajowej 2 prawdopodobnie wszystko jest po wymianie. W 2013 roku wymieniony. Część się skrzypi, ale jakoś jedzie.
tym mieście jest tyle pierdolonych krak, kurwa, dźwigów, że o to się w pale nie mieści. Jak coś jest zmodernizowane, to jest ten pieprzony krak dźwig. Gdzie nie poleziemy, krak dźwig. Gdzie nie jedziemy, krak dźwig. Krak dupa, a nie dźwig. No i mamy kolejną klatkę Armii Krajowej 2. No i oczywiście to samo. Ale chuj z tym krakdźwigiem, wszędzie się wpierdala ten jebany krakdźwig. ...2011, czyli 2 lata wcześniej. Tu mamy tylko 8 pięter. Z Armii Krajowej 2, klatka numer 6 albo 5, za chwilę to sprawdzę, jak będziemy na dole. Nic, jest taki sam krakdźwig jak te wszystkie, nie różniący się niczym od swoich poprzedników. Bardzo nudna, przewidywalna winda. Trochę szarpie, trochę tucze, ale jakoś jedzie. Jeśli chodzi o klimat, no to 0-0. Nie ma żadnego. Ale swoją funkcję spełnia. No jednak była to klatka numer 5. Ulica na Wojki 6, klatka numer 7. I jest osiedlówka. Po modernizacji przez krak dźwiga. Jednorzędowa kaseta. Ale nie ma falownika. Ulica na Wojki 6. Jest osiedlówka. Także nie wszystko wymienili tutaj. Proszę, nawet oryginalna tabliczka się zachowała. O, i niebieska gałeczka.
jednak nie wszystko wymieniono w tym wieloklatkowcu. I jeszcze 3 osiedlówki można tutaj spotkać. Ulica Nawojki 6, klatka 8, ostatnia w tym wieloklatkowcu. Jeździ tutaj osiedlówka po modernizacji przez Interlifta. Chyba ma drzwi wewnętrzne. Niestety. Są już drzwi wewnętrzne. Interlift modernizacja. Siedem pięter. No niestety są drzwi wewnętrzne. W pozostałych dwóch klatkach są modernizacje zrobione przez krak dźwiga. A tu niestety zrobił już Interlift. Konserwuje zakład elektromechaniczny. Rok produkcji 1975. Rok modernizacji 2005. Patrzcie w ogóle, jak ta konsola jest nisko. Mimo tego jest tutaj oryginalna tabliczka. Nie dobrali się do tych drzwi. Tu mamy taki przycisk i niebieska gałka. Patrzymy na widok z ostatniej klatki. Widok na bloki przy ulicy Skarbińskiego. Skarbińskiego 2, 10, 12, 14 oraz 16. Tam również praktycznie już same nówki jeżdżą. Cała Krowodrza. Niedługo również będą same nówki na Krowodrze. Z niby osiedlówka. Rok produkcji 1975. Rok modernizacji 2005. I niestety drzwi wewnętrzne mamy. Ale ciekawe, że w 2005 roku zamontowali drzwi wewnętrzne. Rzadko się tak spotykało, żeby jeszcze w tym roku montowali 2005 drzwi wewnętrzne, bo jeszcze w 2007 nie montowali. Zobaczcie, jak ta konsola jest nisko. Zostawili również stary silnik. To jeszcze na 4 się przyjadę. Drzwi reagują z opóźnieniem. Nie ma falownika
I w sumie tyle. Jest taka blaszana puszka, piętrowskazywacz, konsola bardzo nisko, tak jak wspominałem. Te drzwi wewnętrzne psują cały klimat. Zostawili stary silnik, chociaż tyle. Interlift właśnie tak zmodernizował. Dość dziwnie. To była osiedlówka po modernizacji przez Interlifta. Ulica Nawojki 6, klatka numer 8. Ostatnia. Tu taki wielki piętrowskazywacz na parterze. Pogotowie techniczne z RMP. Kraków, ulica Królewska 92. Mamy tu wymieniony Otis z 2010 roku. Ósme piętro. Widok na bloki przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Zaułek. Otis z 2010 roku.
serwisuje zręb. Zręb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Warszawska, Katowice. Wnioskuję, że już we wszystkich klatkach powymieniano. Skoro 10 lat temu zamontowali tą, to wreszcie musi być również powymieniane. Dźwig konserwuje zakład elektromechaniczny. Ulica Chopina 38. Krakdźwig. Siemanko. Buja tą kabiną trochę. Taki widok na cały Kraków, Krowodrza, dzielnica numer 5. Wracamy do Krakdźwiga. Niestety ta spółdzielnia Tadeusza Kościuszki powymieniała wszystkie windy. Tam gdzie ona jest, tam jest wszystko wymienione. Bloki przy ulicy Lea, Piastowskiej, Gramatyka, Zbrojów.
i rolnicza, wszystko wymienione jest przez tą spółdzielnię. Tak samo na Chopina. Coś jest zmodernizowane, to jest ten pieprzony Krakdźwig. Gdzie nie poleziemy? Krakdźwig. Gdzie nie jesteśmy? Krakdźwig. Krak dupa, a nie dźwig. Aaaa, tu dźwig będzie, ja nie. Bo wszystkie inne były Krakdźwig. Thank you.
Alabama 16. Nie wiem, jak można było wymienić tutaj. Jeśli wejście pociągnie. Zobaczcie. Na pewno była to jakaś przedwojenna winda. Taka mała kabina. Chopina 16 Orona. Wymieniona. Stara winda musiała tu jeździć. Na 100%. No i wymienili w tym miejscu. Zobaczymy, jak drzwi się otwierają i zamykają. Jedyna ciekawa rzecz w tej windzie. Ulica Mazowiecka 49. Ulica Mazowiecka 49. No niestety. Orona Krakdźwig. Rok produkcji 2013. Ulica Mazowiecka 49, Orona, Krakdźwig, 2013 roku. Spółdzielnia mieszkaniowa Łobzów. W tym rejonie jest wszystko powymieniane.
Szybko, jest na 10. Ale coś obciera. Gdy patrzę za okno, widzę koronawirus. Kiedy do mnie mówisz, słyszę koronawirus. Taki mamy tutaj widok na całą dzielnicę numer 5 Krowodrza. Niestety przy Mazowieckiej powymieniano wszystko. Taki oto ładny widok na całą Krowodrze. Koronawirus, czwarta fala do nas idzie. Koronawirus, czy tak ma wyglądać życie? Koronawirus. Ale coś obcierają te drzwi. Nawet to obicie nie jest takie chamskie, blaszane. Ale cóż, tutaj już wszystko powymieniano dawno temu. Dość głośno ten silnik już słychać. Te drzwi też już trochę przycierają. Orona Kracik z 2013 roku. Że nowa normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo bym chciał, by było po staremu jeszcze. Mówią, że nowa normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo bym chciał, by było po staremu jeszcze. Koronawirus. Niestety. Koronawirus. Czy niestety tutaj wszystko powymieniano. Rok produkcji 2013. Czyli wszystko poszło w tym samym roku. Całą Krowodrze widać, dzielnica numer 5. Gdy patrzę za okno, widzę koronawirus. Kiedy do mnie mówisz... Próżno szukać tutaj jakiegoś starego dźwigu przy ulicy Mazowieckiej. Koronawirus.
która już po tych 7 latach tak średnio pracuje. Głośno słychać, coś obciera szybie. Ale zajechała jakoś na parter. Myślę, nie będę sprawdzać każdego z tych bloków przy ulicy Mazowieckiej. Normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo bym chciał, by było po staremu jeszcze. Mówią, że nowa normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo bym chciał, by było po staremu. Ulica Mazowiecka 125. Wszystko jest na krak. Jak nie krak dźwig, jak nie krak. Nie, krak auto. To mnie będzie krak dupa. Krak kurwa dźwigów, że o to się w pale nie mieści. Jak coś jest zmodernizowane, to jest ten pieprzony krak dźwig. Gdzie nie poleziemy, krak dźwig. Gdzie nie jedziemy, krak dźwig. Krak dupa, a nie dźwig. Krak dźwig. Produkcji 2009. Ulica Mazowiecka 125. W trzeciej klatce jest winda krak dźwig z 2009 roku. Zobaczymy, czy jest przejście. Do pozostałych klatek. Taki widok. Mamy kolejną klatkę. Nowa normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo kolejna. Bym chciał, by było po staremu jeszcze. Mówią, że nowa normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo bym chciał, by było po staremu jeszcze. Gdy patrzę za oknem, widzę.
pierwsza klatka. Przecież dobrze o tym wiesz. Ile jeszcze będzie to trwać? Powiedz mi, ile jeszcze potrwa ten cały cyrk? Gdy patrzę za okno, widzę koronawirus. Kiedy do mnie mówisz, słyszę koronawirus. 2014. Ale się tłucze. Rok produkcji 2014. Jeździły pewnie tu windy odważnikowe na 100%. Ale już jest wszystko po wymianie. Ulica Wrocławska 125. Pierwsza klatka. Orona z 2014 roku. Na próżno tutaj szukać coś starszego. Nowa normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo bym chciał, by było po staremu jeszcze. Mówią, że nowa normalność, ale ja jej nie chcę. Tak bardzo bym chciał, by było po staremu jeszcze. Gdy patrzę za okno, widzę koronawirus. Kiedy do mnie mówisz, słyszę koronawirus. Oryginalne. Łopanie, jaka kabina. Kraków, ulica Chodowieckiego 5. Jest licencja oryginalna generacji 1,5. Patrzcie, jak konsola nisko. Ale klasyk.
Proszę bardzo, taki widok z tego bloku, ulica Chodowieckiego 5. Widok na całą Krowodrze. Miasteczko studenckie AGH. Bloki przy ulicy Lea. Zachód słońca, cichy kącik. Zachód słońca, Las Wolski. Jest licencja w tym miejscu. Proszę bardzo. Nawet oryginalny przycisk się zachował. Zakład urządzeń dźwigowych. To jest oryginalny klask. Ta kaseta to już niemal rarytas. Zakład urządzeń dźwigowych. Jak nisko umiejscowiono. Unikat. 71 rocznik. Jeszcze stary, oryginalny przycisk. Chodowieckiego 7, drugi blok, obok. Jest licencja w tym miejscu. Z czerwonym przyciskiem przywołania. Patrzcie, jak ta kaseta jest nisko. Ulica Chodowieckiego 7, drugi blok znajdujący się obok. I jest klasyka w tym miejscu. Licencję tą nagrywa użytkownik Metro Warszawskie. Serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Został wezwany na dół.
Kto tu nie konserwował Liftex, Interlift, ZEM, wszyscy po kolei. Ale ostała się jeszcze do dzisiaj. Ale ostała się do dnia dzisiejszego jako taka klasyka. Z czerwonym guzikiem. Patrzymy jeszcze na widok. Widok z ulicy Chodowieckiego 7. Dwie klasyki są w tym miejscu. Ciekawe, że dnia dzisiejszego jeszcze się tu ostały. Co dzisiaj już jest prawdziwą rzadkością. Tutaj mamy widok na miasteczko studenckie, na bloki przy ulicy Armii Krajowej, a także całą Krowodrze. Spośród tutaj domków jednorodzinnych wyrosły takie dwa wieżowce. Proszę, co za klasyk z czerwonym guzikiem przywołania. Jeszcze działa. Oj, trochę już trzeszczy. Trochę już cześć. Proszę, co za klasyk. Generacja półtora. Z nisko umieszczoną kasetą i jeszcze w dodatku czerwone podświetlenie przycisku. Brakuje tylko żarówki. Dźwig już został zmodernizowany. Piękna, oryginalna kabina. Generacja półtora. Czerwone podświetlenie. Nie sposób się nie przejechać jeszcze raz taką klasyką. Po prostu coś pięknego. I jeszcze te dźwięki. Że też się tu takie klasyki uchowały, jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło z tego powodu. Bo już naprawdę wszystko jest praktycznie powymieniane w tej dzielnicy. Można by było tak jeździć góra-dół wiele razy i ciągle byłoby mało. Taką klasykę. Piękny, klimatyczny dźwięk. O, coś pięknego. Jeszcze to podświetlenie. Nadal działa. Setka z czerwonym guzikiem. Brakuje tylko tabliczki znamionowej. No i detektora położenia kabiny na żarówce.
ale jest naprawdę klasyk pełną gębą. Stara kaseta zakładu urządzeń dźwigowych. Oby nie wymienili tej klasyki tak prędko, żeby jeszcze trochę pojeździł. Dźwig pojechał na górę. Piękny klasyk, słuchajcie. Gratuluję jeszcze raz użytkownikowi Metro Warszawskie za znalezienie takiego klasyka. Gratuluję Metro Warszawskie za znalezienie. Koniec tego odcinka, trzy bloki. Jeden przy ulicy Chocimskiej oraz dwa przy ulicy Czarnowiejskiej. Zapraszam do oglądania. Czarnowiejska 103 i niestety ZEM z 2017 roku. To światło tak miga, że zaraz dostanę oczopląsu. Nowy blaszak. Wymieniony 3 lata temu. Taki widok z ulicy Czarnowiejskiej 103, 9 pięter. I niestety tutaj wymieniono. UDT do grudnia 2020, ale to światło miga. Zwykły blaszak i tyle.
Tarnowiejska 103. Niestety. Mówię blaszek. Chocimska 18 i mamy osiedlówkę. Chocimska 18 i mamy osiedlówkę. Jest osiedlówka. O, jaka kabina ładna, elegancka. Jaka elegancka kabina. Taka elegancka kabina. Oj, niestety falownik. Chocimska 18, modernizacja przez Interlift z falownikiem niestety. Jest druga generacja, 9 pięter. Falownik nieszczęsny. Widok z Chocimskiej 18, Krowodrza. Krowodrza. I osiedlówka. Szkoda, że jest z falownikiem. Bardzo klimatyczna kabina, ładny szablon na drzwiach szybowych, ale jest niestety falownik. Konserwuje ZIT.
Czarna wiejska 101 na koniec i niestety Gradźwig na koniec. Wszystko tu powymieniamy. Stary wyłącznik dźwigu. Jaki gong. To już jest dość stary kradzik. Jeden z pierwszych. Czarnowiejska 101 na koniec. Kradźwig z początków instalacji tych niemarkowych dźwigów w Krakowie. No niestety również w tym miejscu Krakowa dużo wymian, dużo nowych dźwigów, przede wszystkim dużo niemarkowych dźwigów, ale żeby starych wind już bardzo mało w tym miejscu Krakowa już jest. Nie będę już wychodził, patrzył na widok, ponieważ ktoś tu stał jeszcze na klatce. Niestety dużo wymian również w tej dzielnicy Krakowa. Dużo nowych wind, dużo niemarkowych wind. To akurat Kradźwig z pierwszych lat produkcji. Na Czarnowiejskiej nie ma już żadnej starej windy. I tak to wygląda na stan obecny. Miło było z Wami zwiedzić tutaj wszystkie dźwigi. Także miło było z Wami tutaj zwiedzić wszystkie te dźwigi na Krowodżej Górce, ostatnie przy Czarnowiejskiej 103 oraz 101, a także osiedlówkę na ulicy Chocińskiej. To tyle na ten odcinek. Także to tyle na ten odcinek z Krowodżej Górki. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia w następnym filmie z windami. Trzymajcie się.
Do usłyszenia. Thank you.